Witam was serdecznie dzisiaj w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj mamy 23 grudnia, dzień przed Wigilią. Mam nadzieję, że tam już wszystko przygotowane macie, że macie spokój ducha. Dzisiaj będzie taki odcinek łączony, bo będzie wizyta na Dworcu Świebockim. W ostatnią niedzielę byliśmy z kolegą Goblinem w takiej zimowej scenerii, dużo śniegu, zimno strasznie było. Później będzie wrzuta ze sklepu, otwieranie paczek, będzie fajny konkurs z płynną nagrodą, także koniecznie oglądajcie. Na koniec widzimy się na jarmarku tutaj w wrocławskim. I też zobaczycie, jak to sobie wygląda. Jeżeli macie ochotę, to zaglądnijcie. Pamiętajcie, żeby w konkursie uczestniczyć, musicie mieć subskrypcję włączoną, zostawić łapę w górze, no i oczywiście hasło konkursowe wpisać w komentarzu. Jeżeli nie dotrwacie tam, bo tam w środku gdzieś będą jeszcze życzenie dla was, to już teraz wam życzę spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia, żebyście sobie spędzili to tak, jak chcecie. Nie, że tylko rodzinnie, ale jeżeli tam gdzieś jesteście daleko, czy... No, mam nadzieję, że tam będzie wszystko fajnie i będziecie mnie oglądać też oczywiście. Trzymajcie się, hej! Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj kolejna niedziela, targ staroci na Dworcu Świebockim. Dzisiaj będzie specjalny odcinek, bo przyjechał do mnie kolega. Nie mów tak, bo to potem głupio wychodzi, jakby gwiazda. Siemanko wszystkim, witam. Tak. Goblin z tej strony. Co, fajnie, powiem ci, że zaskoczony jestem teraz, bo inaczej sobie to wyobrażamy, a tu jakieś tory są. Tak, tak, bo to jest taki targ na torach i tutaj ludzie, wiesz, to jest jak Szaberplac, że ludzie przywożą różne ciekawe fanty. Ciekawe. Wynalezione w różnych miejscach, nie? I co? Idziemy? Idziemy, pewnie, że tak. Krzysiek, nie ma Krzyśka. Dobry. A, bo tam był jakiś dworzec. Ej, no. Dziwnie się czuję, powiem ci. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. Trzeba uważać na pociągi. Tak jak w Chinach chyba było coś takiego, że zbierają potem wszystko, jak wiedzą, o której godzinie ma pociąg jechać. Tak, nie? Tak, tak, no. Dobra. Zobaczymy, czy coś będzie, bo tutaj zawsze jest Krzysiek, taki mój kumpel, ale go dzisiaj nie ma. No, tu czasami ogniska są, wiesz. No to fajna rzecz. No, troszeczkę. Łapy mi się trzęsą z zimna. Wiem, że było cieplej niż ja, Wiara. To? Pani Basia? No, można czasami wynaleźć naprawdę fajne rzeczy, ja... Ale podziwiam w ogóle, że mi się z takimi rzeczami... O, Elvis jest. Ty, Elvisa może kupię. Zobacz. Nówka. To pani, Elvis? Tak. To poproszę. A jest tam cena? Proszę zapakować. Jest cena. Ma pani piątkę wydać? Tak. Co? Lubię Elvisa, to będę układał. Ty, ale powiem ci, że ja mam tutaj historię mega. Bo mama... O. To do jakiegoś... Samochód tachometr. No zobaczymy, coś możemy na aucie ciekawego. Dobry. Jest coś dzisiaj ciekawego? Znaczy? No nie wiem, jakieś fanty nowe, motocyklowe?
gaśnik ebonitowy? Albo gaźnik? To jest halki? No. M11? M04. No, spokojnie. O, w jakiej cenie to koło? Które? Drewniane? 50. 50. No, kółeczko fajne. No. 5 dyszek. Jeszcze do rozmów? Coś można rozmawiać? Nie, to już konkretnie tak 50. Już jedno kupiłem, ale właśnie korniki mi wpierdzieliły połowę. No. Zobacz, tam grilla palą. Nie, no koksownikiem palił, wiesz? I się tam ogrzewali w tym koksowniku. A, i nagrałeś to. Tak, tak. I co, i niezadowolony z tego? Nie, podobało się. O, patrz, szaszłyk jest... Wiesz, szaszłyka za 7 zł. Ostatnio... Jeszcze nie ma szaszłyka. Jeszcze nie ma szaszłyka. Nie. Surowy jest. Bigos jest. Preciosa. No, dobra, no to pa. Interesowałeś się kiedyś tematem tych maszyn? Nie. A ty? No właśnie nie, ale... Maszyna do pisania, fajnie. Dlatego pytam, bo... No to masz na pewno swoje. Ja taką tą, szukam takiej kasy starej, sklepowej. Są takie amerykańskie, fajne. Już kiedyś widziałem 10 tysięcy, ktoś chciał to. Tak, no to już nic nie jeździ. Tam górą jeżdżą, nie? Pociągi. O, karnisterek. To mówi, że zadowolona jesteś. To ja wezmę za 9. To klipaliska, patrz, jakieś te sanitariuszki. Niemiecka tablica. Jest jeszcze jakieś monety, czy zobaczymy? Dobrze. Солидарность. Что за ты? Номер, чтобы он свой номер под мной, если вы не надо до меня. Я вам все его номер не буду выплатывать, но он не рвет. Скажи, что ты не надо. Это мой номер, что тебе надо под мной. Zmrznięte łapy. No, ciężko się jedną ręką też przerzuca, nie? Czy ja pomogę ci przerzucić? To przedwójmy? 5 zł, chyba tak. Coś ma pan jakieś tu ciekawe, te banknoty? Chyba takie 3-4 sztuki są ciekawe. To znaczy, jakie ciekawe? Z polskich? Z polskich, no. Pierwsze dwie? Czekaj, to które te? 50 zł. Tak, tak. 500 zł, tak? 500 i stówka ta. To są ciekawe, bo jest stan dobry i no, ja nie sam po sobie. I tam jeszcze jedno. 40 rok to już, wiesz? Tak, tam 40, a tam chyba 540, ta jest 41 setka i ta jest 41 50. Te trzy. Aha, no i jeszcze ta czwarta też. I w jakiej cenie 30. To pan ma? Po 50 zł. Po 50 zł. Dobrej? Po 50. Nie droga, bo cały stan jest. Aha. Stan. Przede wszystkim stan. Reszta to tam. Fajna pieniążka. Reszta to... I co to Ukrainy nie ma? Widziałeś taki ten? To się często tutaj na wykopkach we Wrocławiu ten. Odkażalniki takie. Niemieckie z II wojny. Widziałeś te tabliczki?
tutaj we Wrocławiu dużo było tych śmietników takich poniemieckich, nie? I tam prosto można kopać bez wykrywacza. Tylko na, często na sitami. Jarek. No. No da, może da. Ale ona 12. Wejście wyjdzie do tyłu, to wszyscy na przystankach. Wszyscy jak dzieciarki. A wejdę, że się przyjadę. Czasami historię, kurde. Co? Czasami historię ludzie opowiadają, tak. No. Kurde, zimno strasznie, no? Ciężko w to, ciężko kamerę trzymać. Jakieś motocykle widzę. Cały komplet, nie? To jest wszystko do tego, nie? To jest Lego. A taki worek tam, nie? Co? Albo te same motory? No za wszystkie motory, za same motory stuwa, nie? Znaczy za ten worek, tak? Czy za te same... No nie, nie, za motory. Za same motory stuwa. Dzięki. Co? 14,5. No. O, maluszek. Budowa polski Fiat. Takim maluszkiem jeździłem nad morze. On teraz spałem w maluchu od morza. Ja z tatą to też wyprawy jakieś tam miałem tym maluchem, ale to sobie wspominam tak wesoło. Zobaczmy jeszcze tamtego jednego gostka. Tu fajnie jak ten, jak czasami przyjeżdża pociąg. Jakiś gość. To lufkę musi być. No, to lufkę trzeba kupić. Teraz to każdy kurde wino grzane łoi w domu. Alternatywy 4. O, i wykopki są jakieś. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko z Anglii. Z Anglii? Tak. O, a kolega akurat nie z Anglii przyjechał. No to może sobie zabrać z powrotem. Mówię poważnie, to jest wszystko z Anglii. No, widzisz pan. I proszę bardzo. Z Wielkiej Brytanii na 110%. No tam nie tylko na plaży, mogą wszędzie. No, nad morzem to tam właśnie przeważnie. Oj, na plaży raczej takich rzeczy nie. To jest, są znajdki z pola. Tak, z ziemi, no. Dobra, ja mam jeden odcinek z Lubina, że ten gość właśnie nie za Anglii. To jest z Liverpoolu. Ja miałam dwie takie duże kartki, żeby wszystkie były monety, to już taka reszta. To akurat jest rosyjski. Jakaś papierośnica chyba, nie? Chyba coś takiego było, no bo to... Taka... Robota gdzieś? Bardzo ładnie wygląda. No, piękne. Nie ma, ale można coś jakoś... Wydziubał. To mnie zainteresowało, bo wiesz, tak normalnie jak się rozmawia w naszych, bo w naszym świecie, to trzeba mieć licencję eksportową, nie? A tutaj jest wszystko... To jeszcze z tamtych czasów, to już nie teraz, bo teraz to już naprawdę chyba jak przewieźć, to już ciężki czas. Fajnie. Syfon. Ile taki ten? Za syfon? 25? No, za dwie dychy. Za dwie dychy. Fajna rzecz. Butla też cała, nie wiem, co to ma. Z tym autem też taki fajny motywik. Nie? Aha. Przyjemne. No, ale co, coś ci... Co to było? Na wodę święconą może. Może być. Trzy dyszki. Za 25. Jak łuska coś. Nie wiem, nie czyściłem go nawet, nie wiem, czy tam jest jakieś. Lepiej jakby to chyba zostawiła bez słowa. Tak? No bo jak siedzisz w temacie, to zdaję sobie sprawę z tego, że te znajdki nie są z plaży, tylko z pola to po pierwsze. No i wracamy dzisiaj na Świebockim, za wiele nie było. Ale fajnie się tutaj z Goblinem szperało i szukało skarbów. Wynaleźliśmy też, tak jak to widzieliście, wykopki angielskie. Misz masz.
Tak, Bismarck. Lata 90. sporo jakichś takich rzeczy. Chyba tak jak w Wielkiej Brytanii mniej więcej to wygląda. Całkiem inne wyobrażenie miałem tego targu staroci. Może na tym drugim będzie to wyglądało inaczej. Bo wydawało mi się, że w Polsce targ staroci to jest targ staroci, że są tylko starocia. No, a tutaj jest taki miks, tak samo. Nie, to jest taki szaberplatz właśnie, że wszyscy, wiesz, przynoszą, dużo ludzi przynosi. Szczególnie, że dzisiaj widziałem, nie? Że tam chcą sobie dorobić gdzieś na święta jakimś. No bo jest też Sofia, Bułgaria, skarpetki, wiesz. Tak, tak. Jest lata 90. Trochę staroci, raz od czasu jakieś monety. O, fajnie, przyjemnie. No dobra, lecimy dalej. Hello, hello. Dzisiaj kolejny dzień wysyłki paczek z nagrodami i nie tylko. Tutaj Ulisia Mara, chyba dobrze za ten przeczytałem. Paka jakaś tutaj różnych rzeczy. Tutaj mamy... szykuję rzeczy dla kolegi Flaminga. Flaming Recycling ma kanał. Wrzucam ci takich rzeczy, zaraz pokażę co jeszcze... Co jeszcze mam dla Flaminga? Flaming ma taki kanał, że rozbiera różne złomy i odzyskuje miedziuchę i inne rzeczy. I słuchajcie, znalazłem dla Flaminga taki regulator napięcia z Harley'a Davidsona. No i zobaczymy, ile Flaming tutaj, ile odzyskasz miedziuchy i ile tam, nie wiem, aluminium. Leci dzisiaj do ciebie paczka, daj znać jak dojdzie i mam nadzieję, że szybko wleci odcinek z tym. Mamy tu też, to trzeba będzie łysy zapakować. Tutaj jeszcze lecą jakieś rzeczy na licytację dla Malwinki, tam się do mnie zgłosiła, więc coś tam wysyłam. I co? I paczki! Słuchajcie, czekają na mnie paczki do otwarcia. Przyszła paczka, zobaczcie od kogo. Dariusz. Dariusz mi coś tu wysłał. Przyszła paczka też od Piotrka z jakimiś płynnymi chyba rzeczami. Przyszła paczka z Łeby od Henia Płotki. Tutaj będą zapewne jakieś wypieki. Mamy motocykl moje hobby, kolejny numer przyszedł i tutaj, a to jakiś zwrot chyba. Dobra, zaraz tu będziemy otwierać, przetwierać i takie tam inne rzeczy robić. Dzień dobry. Trzymaj panie, coś to o, cię ucieszy. O. To oprócz premii. Kurde! Co? Dobre? Powiem ci, że ostatnio myślałem, że muszę kupić sobie, zobaczyć co on to produkuje. Nie będziemy reklamować, co? Łysy dostał coś w płynie! Słuchajcie, chciałem z tej okazji, bo to wyemituję, mam nadzieję, że dzisiaj w piątek, jak się nie uda w piątek, to w sobotę, ale raczej dzisiaj. Chciałem wam życzyć tych świąt... Wielkiej Nocy? Nie. O matko, co my tutaj mamy? Chciałem wam życzyć dużo zdrówka, dużo pogody ducha, dużo spokoju, wytchnienia w tym całym pędzie, odpoczynku z pracy, żebyście ten czas świąteczny spędzili z rodziną, albo jak nie z rodziną, to tak jak lubicie. Żebyście się zresetowali, odpoczęli właśnie i jakoś tak, żeby było fajnie. Ja muszę też chwilę odpocząć, mam coś tam dla was przygotowanego, ale to już niedługo, wkrótce. O, mam taką czapę, kurde, trochę przesadziłem z długością pompona. Dalej na tyle. Dzięki w ogóle za te wszystkie pozytywne komentarze, wiadomości. Bardzo fajnie się to czyta. Super, że tam mnie cały czas wspieracie. Wczoraj tam chyba w dzień ze 100 tych subów wleciało, także mega fajnie. I co? I teraz po życzeniach noworocznych prawie, że... o, i żebyście tą Wigilię właśnie spędzili spokojnie, żeby dużo prezentów żebyście dostali. Jak jesteście gdzieś tam za granicą,
albo jak chorujecie, to żeby tam chociaż ten jeden dzień zapomnieć o tych różnych troskach, zmartwieniach i... No i żeby dobrze się tam wszystko wam układało, kochani. Otworzę teraz kilka paczuszek, bo przyszło do mnie sporo paczek. Widzę, że przyszedł motocykl moich hobby. Zobaczymy, co tutaj w tym numerze jest. Tu widzę na okładce jakaś Jawa. To jest, słuchajcie, taka gazetka w mega niskim nakładzie, bo to chyba 100 sztuk tylko jest. Specjalistyczny, niekomercyjny biuletyn motocyklowy. Jak lubicie stare motocykle, to polecam. 36 rocznik. Zobaczcie, jest tutaj trochę różnych informacji o starych motocyklach. Bardzo to lubię sobie czytać i przeglądać. O, o, tutaj jest coś z tą Jawą. Zobaczymy. Aha, Jawa na Willersie. Willers silnik. Dobra, później Jawa 175 Willers. Tutaj coś Piotr Kawałek, widzę, coś tam robił. Tutaj są życzenia. I teraz, czekajcie, tu jest chyba coś z łeby, ale tutaj coś jest tak, do góry. Tu kolega Piotrek. Pozdro, Piotrek. Tam widziałem, że zacząłeś nagrywać filmiki. Fajnie, fajnie. Mam wgląd wtedy, co tam słychać u was. No i w tych komentarzach to tam cały czas się dzieją różne rzeczy. No, coraz więcej czasu mi w ogóle zajmuje czytanie tych komentarzy, odpisywanie, bo staram się odpisywać wam wszystkim na nie. Ale jak na razie jeszcze się udaje. Czekajcie. O. Zobaczymy, co tu kolega Piotrek wysłał. Ła, coś tu pospadało. Teraz uwaga. Uwaga. Tutaj są różne karteczki. Konkurs, obiecane fanciory na konkurs. Ło, ho, ho. No to dzisiaj chyba będzie hasło wódka. Ty, widziałeś łysy? Patrz, co tu Piotrek wysłał. Wyborowa tamarindo. Zobacz, ty lubisz takie wynalazki. Mango. Ty, a kiedyś był... Co to był za... Był kiedyś takie filmy... Czekaj, Wszywka? Wujek Wszywka, nie? Kopsnij Drina, pamiętam, coś takiego było. I gość testował różne te nalewki. Czekaj, dla czubówny. O, dla Ani tutaj zestaw miniaturek też. Czekaj. Nie wierzę. Nasza czubówna. To dla ciebie, Aniu, będzie czekało u mnie. To trzeba odłożyć. Gdzieś daleko. Dobra, to jest. O, tu jeszcze są jakieś dwa flakony. Ślepy jestem, muszę założyć. Co to jest? Kawa i karmel. O matko, kurczę, mam nadzieję, że nas nie posadzą za promocję alkoholizmu. O. No ładnie. Na grubo. Ja nie piję, ale na pewno ktoś się ucieszy. Bo jakieś 90% naszego społeczeństwa chyba tankuje. I sobie radzi tak z emocjami. O, uwaga. Rzesiu, ty tam się nie śmiej. I wiśnia. Wiśnia, tak. Także zobaczę, coś tu wybiorę. Może coś... Łysy, tobie coś dam chyba z tego, nie? Bo tu byś, kurde, nie może się tak obejść smakiem. Dobra, to odstawiamy. Ła. Dzięki, Piotrek. Dzięki. Teraz o, od Dariusza. Dariusz, zobacz, jaką ma naklejkę, kurczę. Fachurancką. Dariusz coś mi tutaj też wysłał. Jakąś tabliczkę. Ale ty to zapakowałeś. Mam nadzieję, że tu nie uszkodzę nożykiem. O. Uwaga. Nie no, jak to otworzyć? Będę musiał to przewinąć. Z
zima. We Wrocławiu już śnieg stopniał, a dzisiaj na tym filmiku, który chyba widzieliście na Dworcu Świebodzkim, widzieliście, ile było śniegu. Zimno, mało ludzi. I tam kolega Goblin zrobił taką krótką relację z tych odwiedzin tu u mnie. No a ja robię takie dłuższe relacje targowe, żebyście tam mogli popatrzeć sobie różne fanty. Ja czasami zaglądam i patrzę, mówię, o kurczę, tego nie widziałem, to mogłem sobie gdzieś tam wykupić. O, czekajcie, uwaga, uwaga, uwaga. Baker Street. Jakaś ulica piekarzy. O, to by też chyba pasowało do tego, do paczki, która za chwilę otworzę. Ale fajny szyld, to jest jakiś angielski chyba. Baker Street, ciekawe z jakiego miasta. No, super, super Dariusz. Mega fajny fant. Ciężka ta tablica. I zobaczymy, co tu jeszcze kolega Dariusz wysłał. Nie wiem, jak tam oglądacie go. Dariusz jest zakręcony. Widziałem, że Grzesiu, ja tutaj robię ten materiał, a ty mi tam tu w tle nawijasz jakieś opowieści dziwnej treści. Dariusz dodał taki filmik, jak gdzieś tam w Japonkach po śniegu zapierdziela, na drugi dzień już był chory. To jest wariat. A, tutaj jakiś znaczek Mercedesa dostałem. Mercedes-Benz. Co tu mamy jeszcze? Co tutaj Dariusz? O, Opel. Klamra do spodni Opla. No nie mam Opla. Chyba Łysy ma Opla. O, klamra Opel. O, tu zrobimy jakieś konkursy też chyba. To jakiś następny odcinek i wjadą konkursy. I tutaj jeszcze coś, jakiś Z, jak Zaporożec. Dobra, to na tyle. Chyba, że zaraz to otworzę, ale muszę chwilę przerwę zrobić, bo słyszę, że dziecko płacze. Dobra, jestem. Tym razem się nie żegnałem. Przyszła paczka z Łeby, ostatnia dzisiaj paczuszka, od kolegi Henryka Płotki, który ma taką manufakturę, piekarnię, cukiernię, kawiarnię w Łebie. O, tutaj dzięki Dariusz jeszcze raz za te fanciory. To zrobimy jakiś konkursik. Dariusz swoje naklejeczki, kurczę. Crazy Dariusz. O, tu jest jakaś koperta, lubię koperty. Taka karteczka z życzeniami. O, super życzenia. O, tutaj jest pieczątka tej manufaktury. Tak to wygląda, to sobie zaraz zobaczymy. A, i pierniki przyszły. Dzięki Heniu, jak mnie oglądasz, to ślicznie ci dziękuję. O, ciasteczka. Tu jeszcze zaglądnijcie ze mną. Opłatek trochę się wymiąchał. I sianko, ty. Kupę siana dostałem. Fajnie, będzie na święta. Dzięki ci. Taki łebski motyw. Zawsze lubię właśnie w listopad, grudzień tam w Łebie się pojawić i no całkiem inaczej jest niż w lecie. Jak macie ochotę, to jest tam filmik gdzieś na playliście właśnie z odwiedzin w Łebie. No i tyle. Miłego wieczoru, miłych tych świąt i wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o subskrybowaniu, jak jeszcze mnie nie subskrybujecie, wciśnijcie łapę w górę, dajcie jakiś komentarz. A, i komentarz właśnie, dzisiaj. Jakie hasło dać Łysy, bo wódka to jakoś tak nie ten. Nie, wódka nie. Nie pasuje, nie? Na święta to chamsko by było. Hasło daj opłatek albo o choinka. Choinka. O, widzicie. Dzisiaj jest hasło choinka i coś tam możecie napisać z choinką od razu, żeby było fajnie. A tutaj różne nagrody. Zobaczymy, czy to będzie jedna duża nagroda, czy to podzielę jakoś. Jeszcze nie wiem, ale w każdym razie hasło choinka. No i tyle. I widzimy się tam w komentarzach.
pod filmem. Pa, 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 trzymajcie się i pozdro, pozdro dla top czatu, bo tam na pewno grubo się dzieje. Trzymajcie się, chłopaki i dziewczęta. Na razie, cześć. Zajechaliśmy jeszcze na jarmark świąteczny we Wrocławiu i zobaczcie, jakie tutaj kubeczki, jak ktoś zbiera takie różne fajne rzeczy, to można się napić, można się napić i od razu sobie taki kubeczek przywłaszczyć za całe dwie dychy. I to wam pokażę jeszcze kawałek, jak to wygląda. Teraz jest dzisiaj dzień, bo jest chyba godzina 13, więc jeszcze nie ma takiej magii świąt. Ale normalnie są tu tłumy, muzyka gra, grille, grzane wino i inne rzeczy. I tak w porównaniu właśnie z, nie wiem, gdańskim tym jarmarkiem, to tu jednak jest jakoś dużo fajniej, dużo więcej tego wszystkiego. Także jeżeli jesteście dziś we Wrocławiu, to zapraszam. O, tu już moja żona. Co roku tu są inne wzory tych kubeczków, można to sobie właśnie kolekcjonować, tak mówiłem. A jak nie, to można za dwie dyszki zwrócić. Mogę oddać kubeczki? Tyle rzeczy kolekcjonuję, że już kubeczków sobie daruję z jarmarku. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Tutaj cały rynek też jest zestawiony właśnie takimi budkami jarmarcznymi z różnymi jakimiś ręcznie robionymi rzeczami albo z jedzeniem. Krasnale wrocławskie. Wrocławski nawet krasnal motocyklista. Jaki cień taki motocyklista? 250 duży. 250 zł. I z czego to jest zrobione? Gips cielęczny. Z gips. Super. O, maluch jest. Wrocław stoi krasnalami. Tutaj przy kościele Marii Magdaleny jest taki właśnie krasnal motocyklista. Pierniki, o. O. No, ciekawe, ciekawe rzeczy. O. Jaki cenny chleb. Zapiekanka. Koreański jakiś jest tam chyba, nie? O górę jest. Aha, gorące kociołek, myślałem, że gofry. Rafael. Ja bym rósł się ręką, mam się dobrze, że zliśkiwam tak jatrem. Świece. A, przepraszam. W jakiej cenie takie świeczki? Zależy. Taka na przykład z wilkiem? Aha, u góry tam cały. Dziękuję bardzo. Wzajemnie są. Wzajemnie. Fajne świece. Nie mogę być miły i przejechał do Czesi. W jakiej cenie takie kubki? Są to 48 litrów. Nie, u mnie jest jeszcze, jest, no ale jeśli u ciebie jest, to zostawisz mnie. Ona wołowina.
fajne te, fajne bombki. Fajne te bombki. Naliczka? Karta. 83, 80. No, ile ja tu czasu spędziłem na tym rynku kiedyś. Tak. A nie zrobimy tego. A on mówi. Co? Serniczek mango. To chyba YouTube nie ogarnie tych. Takie klimatyczne. O, i mamy motyw Road 66. Blaszki. Plakaty. Mamo, znalazłem drugi. No. O, jeszcze tutaj coś w tym roku jest. Nie? Nowa karuzela w tym roku. Nie wiem, czy to była ceramika. Fajne spółeczki. Tu jakiś motocykl drewniany. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka,
to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy. Od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!